Witajcie, tu ja, co 90 rolek. Witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Terraria. O, tak, wysłowiłem się. Więc w tym odcinku będzie coś innego. Będziemy szukać skrzynek. Ale jeszcze przedtem muszę sobie ustawić czasomierz. Pla 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 pla. 15 minut, dobra, jest spoko. Skrzynek będziemy szukać na nowym świecie. Trzeba jakiś usunąć. To drzewa, tak. Na małym świecie będziemy szukać skrzynek. Gdyż nam na małym świecie bardzo łatwo się szuka skrzynek, tak? To było mądre, co ja powiedziałem. Teraz mój głos z mikrofonu nagrywam frapsem, gdyż nie nagrywam Audacity, bo jak było można zauważyć w poprzednim odcinku z tym w Mirror's Edge'u, to tak skleiłem mój głos z wideo, że nie wiem, matka boska Częstochowska się chowa. Nie, w ogóle źle skleiłem, no. No. A tutaj nawet nic nie trzeba skleić, tylko od razu jest ładnie wszystko nagrywane. Dobra, więc lecimy do jaskiń poszukiwać czegoś tam, ale mam tutaj nawalone itemów. Ale co tam? Dam radę. Z moją mroczną włócznią, która tak naprawdę jest super świecąca i daje światło. Razi po oczach, tak. Sorry, że tak, wiecie, tak, może nie będę gadał tak. Może dzisiaj będę to miał taki bardziej przytomiony głos, bo jestem po melanżu właśnie, nie? I wiecie, trochę wypiłem i nie ma tak kac, ale już kaca nie mam. Ale miałem, no cóż. O, widzicie, już jest pierwsza skrzyneczka. I cóż nie jest? Do dupy. A to jest... O, to mi się przyda, to sobie wypiję. Piąteczka, glut. Nie, chlup! Dobra, i lecimy szukać dalej skrzynek. Coś się wydaje, że zaraz znajdę jakąś. Ops. O, to jest złoto. Nie wykupuję, idziemy tam. Wyskoczę. No fuck. Jak na złość. Patrzcie, jak na złość. Tylko jedno mi brakuje. Widzicie? Lol. Ej no. Dobra, nie doskoczę, nie będę się siłował z skoczeniem tam. Może nie wiem, mój głos jest czysty. Nie wiem co ja zrobię, mój głos teraz jest czysty na dwa frapsie, a... No, nie będę musiał skleić, no to jeszcze mówiłem. Dobra, powtarzam się, sorry. Mogłem nie nagrywać, ale nie mogłem wytrzymać już bez nagrywania. No, jak widać, szybko chyba nawet dojdziemy do tego piekła. Bo już jesteśmy w tym drugim poziomie. Takim, wiecie, takim... Tło się zmieniło. No jest tu coś? Skrzynka? Skrzynka? To był zły pomysł, żeby tu skoczyć. Więc muszę się szybko wydostać. Chyba, że sobie zrobię bańkę powietrza. O fuck, tutaj nie zrobię, tutaj muszę. Dam radę! Boom! Headshot! Dobra, sorry, ale mi się podobało, jak... Mi się podoba, jak mówi ten Royo. Royo, ten od Roka, wiecie, on z Rokiem nagrywa. To mi się to podoba, jak on mówi tak. Boom! Headshot! I teraz tak, już mi zostało. Jest gibiony. Obsidian, co tu robisz? Ej, dobra, kopiemy się na dół. W poszukiwaniu skrzynek, magicznych skrzynek, w których rzeczy na razie są do dupy. Muszę w piekle skrzynkę znaleźć, bo jak pamiętacie, jak oglądaliście moje wszystkie odcinki Terrarii, to wiecie, że tą moją mroczną włócznię mam właśnie z tego. Z piekła. Wiecie, z Hela. No, tam gdzie jest dużo lawy i w ogóle. Więc może tam jakiś super znowu itemy znajdę. Może skrzynkę tam znajdę i jakiś super item tam będzie w tym. No dobra, teraz, o, jest tam dziura. Na imprezie takiego zgona miałem, nie? Że nic nie pamiętam. Takie śmieszne filmiki kumple ponagrywali, nie, ale nie będę ich wrzucał do internetu, bo jeszcze, nie wiem, ktoś rzuci na jakiś inny portal i stanę się sławny, ale nie chcę przez moją głupotę się sławny stawać. Dobra. Przecież wiecie, taki głupi filmik, dużo z takich filmików bardzo sławnych w internecie, takich głupich. Ale nie będę tego wrzucał, mówię wam.
Dobra, tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj. O, tam jest. Jeszcze 2 minuty mi zostało światło. Światło mocy! Tak. Jeszcze 10 minut nagrywania. Do piekła dojdziemy na pewno. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tutaj bardzo szybko doszliśmy. Do tego drugiego poziomu, gdzie zaczynają gąsienice latać, czy tam gwizdy, czy dżownice, czy jak to się tam nazywa. O, już jest lawa nawet. Widzicie? O, tutaj idziemy. No, nic nie ma tutaj. O, grzyby! Jednak coś tu jest. A, gąsienica nie doskoczyła. Ha, 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 ha. Zaraz doskoczy. Ha! Byłem szybciejszy. Byłem szybciejszy od niej, bo wiecie, ja mam refleks, ona nie ma refleksu, ona nie ma mózgu w ogóle, ta dżownica i wiecie, i rozwala się szkieleta, ej, ale ja chcę, żeby mi poleciał w końcu ten hak. Kurczę, o, kolejna dżownica, no bo kurczę, chcę mieć grappling hooka, tak? No super, na hita. Ej, tutaj nic nie ma, tam jest złoto, idę po złoto. Jest w błocie, więc mogę iść po złoto. Długo nie będę kupał. Powiem wam, że nie chcę iść do szkoły. Jeszcze kurczę, przecież ile zostało? Chyba 3 dni. 3 dni, 4. Nie wiem, 4 albo 3 dni zostało i idziemy do szkoły. Nawet podręczników jeszcze nie mam kupionych. O, tam jest coś. A, super. Ale chociaż coś, idziemy tam. Aha, i poszukuję ludzi do wspólnej gry w coś. O, nie jaką grę, żebym po prostu... no nie wiem, żeby się po prostu fajnie grało. O, tak powiem. Obojętnie w jaką grę, nie musi to być Minecraft albo Terraria. Mogą to być jakieś różne gry. Co się gra na dwóch, kurczę, no... Ale nie wiem, co się gra na dwóch. Chociażby Tibia, o! W Tibie byśmy mogli grać razem do dwóch. Nie wiem, na jakieś hunty ja bym komentował, albo ty... Żeby było śmiesznie. O to chodzi, żeby po prostu wynika dodać trochę humoru. I żeby... O kurczę, sorry. I żebym to nie był tylko ja. No, bo tak fajnie. Będziemy jak JJ Joker i Gnomek, albo jak ten Rogal i Kasztan. Tak. A jeżeli już mowa o Kasztanie i Rogalu, to widzieliście mój filmik o rapowaniu? Musieliście widzieć, nie? Mam nadzieję, że łapkę w górę daliście. A jak nie widzieliście, to wejdźcie na mój kanał, tam w mojej filmy i tam jest o Kasztanie i Rogalu, jest to moje rapowanie, tak się film nazywa. Jak ogólnie fajnie było, jakbym wygrał, bo nagrodą jest gift code. Za pierwsze miejsce gift code. Jest. Za drugie miejsce nie wiadomo co, bo Kasztan i Rogal nie wymyślili nagrody. A za trzecie miejsce jest występ w ich odcinku. Mi najbardziej by zależało chyba na tym, aby mnie wypromować, czyli występ w ich odcinku, ale... No i giftcodem też nie pogardzę. Jak wygram giftcoda, to może zrobię konkurs jakiś. Będzie giftcod do wygrania. I zrobię tak, że ale, Rzynko fajnie zabił. I zrobię tak, że zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, w komentarzu biorę udział w tym zawodzie. W dupę, w konkursie. Tak. I będę miał dużo subskrypcji, ha ha. W ten oto sposób Herdas właśnie zdobył dużo subskrypcji. Tak mi się wydaje. No zrobi konkurs i bardzo dużo mu przypłynęło subskrypcji w ciągu tygodnia. Już można zauważyć tam piekło. Kiedyś Herdas właśnie miał, nie wiem, kurczę. Sorry ziomek, że tak gadam o tobie, ale... Bo kiedyś tak miałeś... tak mało subskrypcji, zrobiłeś ten konkurs, a teraz masz chyba ponad 600, jeśli dobrze widziałem ostatnio. O, już są ogniste skiny, widzę. A, daj byczys. A, spoko. Ej, Spellunker Potion poleciał. Ej, ja muszę się dowiedzieć, jak się skiny zmienia w tym, bo widziałem, że... W Terrarii, bo widziałem, że ludzie ten... O, to jest dobre.
Widzicie, to świeci tak fajnie. Aha! Tam coś jest. To jest dobre. Muszę się dostać tam. Tutaj. Musi tam być. Tam musi być jakaś skrzynka. Znaczy nie musi, ale może być fajnie, bo... O, to zrobię tak. Hop. Ej, no nie ma żadnych skrzynek. No czemu? Czemu nie ma żadnych skrzynek? No ej, ale tutaj świeci. A czemu się Hellstone nie świeci? O kurczę, ale głęboko. Dobra, tutaj jest, widzę Hellstone. Wykopię dziurę, żeby lawa miała gdzie spłynąć. Nie wiem, po co go wykopuję, ale... Ale dobrze mieć. Dobra, nie, ja tu przyszedłem w poszukiwaniu skrzynek, a nie... Nie będę tracił odcinka na wykopywanie Hellstone'a przecież, nie? Nie wiem, czy jak świat jest mniejszy, to wszystko jest łatwiejsze, czy co? Tak, jakaś cisza jest w tym, kurczę, w tym piekle. Nikt mnie nie atakuje, o co chodzi? A na dużym świecie ginąłem. O, chyba nie... chyba musiał użyć... I co to jest? Iron skill. To jeszcze wypiję tego. Nie wiem, co to daje. Ej. Ale bajer! Ale bajerancko, kurczę! Nie wiedziałem o tym. Nie miałem jeszcze tego podka. Ale się przyda. Oh fuck! Ale dużo bije ten ziomal. I patrzcie to, nacisnę teraz szakę w dół. Uiii! Ale bajerancki, mówię wam. Patrzcie to. Ale bajer. Ja. Skrzynka! Jest, w końcu. Fuck, fuck! A, spoko, żyje. Ciekawe, co w niej... Ej, ale co to jest za skrzynka? Jaka to skrzynka? Fioletowa skrzynka! Musi być w niej jakieś... Ej, moc musi w niej być. Ej. Kurde, obsydianowy klucz jest potrzebny. No, w dupę. Skąd ja go znajdę? No, na pewno nie... Ej, no, to musi być tam naprawdę potężne, musi być coś w niej. Nie wiem, nie wiem skąd się bierze ten klucz właśnie, ale chyba się go robi. O, spoko, spoko miksturka. Ta na grawitację. Nie, naprawdę spoko. Fajny pomysł mieli ci twórcy tej gry. Nie Mojang, tylko jakieś tam inne ziomy. Oj, oj, oj. Ej, tam jest coś świecącego. Ale idziemy zobaczyć na dół, co jest. Skrzynka może być. Jak na razie to sama lawa i nic więcej. No, no. No super. Gówno w proszku na kiosku, tak wam powiem. O, Hellstone Arrow poleciał. Nie, Hellfire Arrow. Przepraszam. Nie krzyczcie na mnie od razu. Jeszcze 59 sekund, mam super miksturkę. Ej, ale... Nie, naprawdę, zaciekawiło mnie to ten... Ta skrzynka z obsydianu, bo to chyba z obsydianu jest, jak mi się wydaje. Jest obsydianowy klucz, jest potrzebny. To chyba też obsydianowy, nie wiem. Tak. Dobra, trzeba wykorzystać do końca te... I believe I can... Oszukać grawitację, umiem. I can lie a gravitation? Nie, umiem okłamać grawitację, nie. O, tam może coś być. Już aż tak długo się utrzymuję w tym... Piekle. Żadne demony nie przyleciały, nic. Nie wiem, o co chodzi. Szybko, grawitacja, rób swoje. O, widzicie? Spoko. Szybko, jeszcze zdążę! Jest, zdążyłem, dolecie tutaj, ale gówno tutaj jest. Może tam na dół była skrzynka, ale nie idę. Pieprzę to. Ej, jest skrzynka. Znowu obsydianowa. Taki gin. Mi się wydaje, że chyba klucz... Klucz chyba leci z tych takich, wiecie, z tych latających demonów, tak mi się wydaje. To jest obsydianowa, czy świeci po prostu? Przez to. Ja chcę to wyłączyć. Ej, dało się wyłączyć, wyłączyłem sobie. Spoko. To niech latają te demony, bo mi się wydaje, że właśnie z tych demonów klucz leci. Tak jakoś mi się wydaje, tak. Takie przeczucie ma. Ale wtedy jak znalazłem tą skrzynkę w tym piekle, to przecież była złota skrzynka i znalazłem właśnie w tą włócznię moją mroczną z niej.
No dobra, spokojnie. Ślimie. Jakbyś mnie nie atakował, byś żył. A tak, tu zginąłeś. W czeluściach mojej. Dobra, nieważne. Widzicie, wymyślam jakieś głupie teksty teraz. Ale... Ja mam jeszcze grawitacja, potion. Potion grawitacji. Wow! Potion grawitacji. Wow! Wow, wow, wow. O dobra, już się, widzę, że czasami się odzywa. O, serce, może coś będzie niżej? Niżej! Chyba nic niżej nie będzie. Więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Terraria. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace.